Ćwiczenia z ograniczeniem przepływu krwi można stosować już od 16 roku życia. Dlaczego więc nie wykorzystać tej metody podczas lekcji wychowania fizycznego? W metodzie ciągłego ograniczenia przepływu krwi nie stosujemy opasek dłużej niż około 20 minut, dlatego jest to idealne narzędzie, żeby wykorzystać je w części głównej lekcji wychowania fizycznego. Podczas takich zajęć mogą ćwiczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, a w zależności od ćwiczeń, które wybierzemy, mankiety uciskowe zakładamy na kończynach górnych, w okolicach dołu pachowego lub na kończynach dolnych przy pachwinie udowej. Przed przystąpieniem do ćwiczeń musimy wyznaczyć wartość AOP. AOP jest to skrót od angielskich słów arterial occlusion pressure i oznacza ciśnienie powodujące zablokowanie przepływu krwi do miejsca, w którym będziemy pracować. Ponadto wartość ta gwarantuje nam indywidualne obciążenie dla każdego dziecka z osobna. Po wyznaczeniu wartości AOP i wyborze metody ciągłego ograniczenia przepływu krwi, np. Na, na poziomie 60% AOP, dzielimy dzieci na mniejsze grupy i wykonujemy następujące ćwiczenia. Ćwiczenia w opaskach uciskowych to również bardzo dobre narzędzie do pracy z dziećmi w klasach sportowych o profilu piłki nożnej, siatkowej czy też w klasach z zwiększoną ilością godzin przeznaczonych na pływanie. Ponadto starajmy się również pracować w małych grupach i na bieżąco kontrolować pracę naszych podopiecznych pamiętajmy, że ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że stosowanie okluzji mięśniowej powinno być zawsze wykonywane pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty, aby uniknąć nieprawidłowego stosowania tej metody oraz ewentualnych powikłań. Największe przeciwwskazania to ciąża, cukrzyca, zakrzepica oraz żylaki.